Ostatnio przeglądając internety natknąłem się na całkiem ciekawy artykuł o nazwie Gumball Next Generation, czyli Gumball Następna Generacja. Po krótkiej chwili czytania ów artykułu znalazłem link do fanowskich komiksów stworzonych przez AI Sleep. Oczywiście komiksy nazywają się Gumball Next Generation i przedstawiają fanowską wersję Gumballa oraz to, co się wydarzyło po zakończeniu tego serialu. Z tego, co zauważyłem, pierwsze z tych komiksów są lekką przeplatanką scen z oryginalnego Gumballa, ze scenami stworzonymi przez tą artystkę. I tych kilka pierwszych scen jest w zupełności bez napisów, za to mniej więcej od połowy komiksu niektóre z tych scen są w języku hiszpańskim, a inne są w języku angielskim. I stwierdziłem, że warto stworzyć odcinek, w którym wspólnie się przyjrzymy tym komiksom oraz fanowskiej wizji kontynuacji Gumballa. Jeszcze gdybym mógł Ciebie, drogi widzu, poprosić o zostawienie tutaj łapeczki w górę dla zasięgu oraz subskrypcji, to byłbym mega wdzięczny, bo fajnie by było w końcu dobić te 200 tysięcy subskrypcji i zrobić dla Was jakiś fajny konkurs. A teraz w zasadzie ruszajmy już z tematem. Pierwszy komiks zaczyna się od kilku wspomnień, jakie nasze postacie mają z Elmore. Jednakże po chwili dostajemy scenkę, w której Gumball z Penny zostają detektywami i znajdują nóż, a Kerry jest zakłopotana. Po czym następnie dostajemy skok w czasie do przodu i możemy zobaczyć już dorosłego Gumballa, który siedzi na ławce z duchem Darwina. Tak więc chyba wszyscy rozumieją, do czego musiało dojść sceny szybciej, że mamy duchową wersję Darwina. Następnie mamy kilka scen z tego, jak Gumball przeżywa swoje przygody z duchowym Darwinem, po czym mamy przejście na kilka innych postaci, które obrazują nam to, jak wygląda ich aktualne dorosłe życie. Nawet Alan ze swoją kaktusową żoną dorobili się jednego małego balona oraz kaktusa. Jak tego dokonali, to nie mam pojęcia. Następnie mamy znowu przeskok o parę lat do przodu i możemy tam zobaczyć Darwina ze swoją córeczką, która ma na imię Sally. Oraz wasze sprawne oko na pewno dostrzegło dziecko Gumballa i Penny, które w zasadzie jest ich połączeniem. Chwilę później znowu mamy przeskok o kilka lat do przodu i możemy zobaczyć przygody już starszego dziecka Gumballa i Darwina. Oraz jak się też później dowiadujemy, syn Gumballa ma na imię Jack i ma siostrę, która wygląda jak mała Penny. I co ciekawe, Darwin też ma drugą córkę, która nie jest podobna do nikogo. I nimi wszystkimi opiekuje się już dużo starsza Anais. Następnie dostajemy dużo wspólnych zdjęć całej rodziny Watersonów i w zasadzie w taki sposób kończy się pierwszy komiks. Z całą pewnością autorce tego komiksu trzeba przyznać dbałość o szczegóły i w zasadzie ta wersja za bardzo nie odstaje od oryginalnej wersji Gumballa. I gdyby kontynuacja tego serialu by wyglądała w taki sposób, to myślę, że każdy byłby tutaj zadowolony. A teraz przejdźmy sobie do drugiego komiksu, który w przeciwieństwie do poprzedniego jest przetłumaczony w połowie na angielski, a w połowie jest wciąż po hiszpańsku. I czemu tak to wygląda, to nie mam pojęcia. Jednakże w tym komiksie możemy ujrzeć tutaj zupełnie nowe postacie, jakie chodzą do szkoły w Elmore oraz kilka przygód dzieci naszych głównych bohaterów. Z niektórych scen komiksu można wywnioskować, że córka Darwina jest naprawdę niezłym ziółkiem i lubi pakować swoją ekipę w niezłe tarapaty. Na co jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę, to to, że autorka tego komiksu postanowiła przedstawić alternatywną wersję rodziny Gumballa jako toksyczne i zazdrosne postacie. Jak później się dowiadujemy, to syn Gumballa zakochuje się w córce Alana. Szczerze powiedziawszy, chciałbym zobaczyć połączenie Gumballa z balonem. Myślę, że nieźle by mi się z tego uśmiali. Później mamy opisaną kolejną przygodę dzieci naszych postaci, w której to jedno przemienia się z ducha w człowieka, a drugie wręcz przeciwnie, staje się duchem. I jak później się dowiadujemy, to Darwin z Kerry będą mieć kolejne dziecko. Oraz po jakimś czasie dzieci tej dwójki w końcu spotykają swojego dziadka. I w zasadzie następnie przenosimy się na klasę Gumballa Juniora, w której możemy zobaczyć wiele nowych postaci. I w taki sposób kończy się drugi komiks. Mam tutaj dla Was propozycję. Mianowicie, jeżeli zostawicie pod tym filmem 3000 łapeczek w górę, to zrobię następny taki odcinek z kolejnych dwóch komiksów, bo w zasadzie póki co są tylko cztery, z czego na tą chwilę obydwa są w języku hiszpańskim. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Softly, I gotta choose.